Dzień dobry, witam Państwa ponownie po przerwie. Jesteśmy na konferencji 3R pod hasłem Nowe Partnerstwo, Nowe Działania, która jest to wydarzenie otwierające tydzień 3R, nową wspólną inicjatywę, taki flagowy program prowadzony przez koalicję pięciu frakcji. Szanowni Państwo, zapraszam na ostatnie dwie części. Pierwsza część po naszej przerwie to część poświęcona konsumentowi. Do tego konsumenta, jak Państwo widzicie, wracamy w różnych miejscach i w różnych przestrzeniach. On jest dla nas bardzo ważnym partnerem i tutaj pojawiło się te słowa współodpowiedzialność i o tych różnych wymiarach współodpowiedzialności będziemy rozmawiać, a w ostatniej już części naszej konferencji opowiemy Państwu troszeczkę więcej na temat całego tygodnia 3R i tego, co się będzie działo i zaprosimy Państwa do aktywności i aktywnego udziału w naszych wydarzeniach. Szanowni Państwo, zaczniemy od dyskusji na temat konsument jako najważniejsze ogniwo gospodarki odpadami. Z wielką przyjemnością do krótkiej rozmowy zapraszam panią Agnieszkę Radziłowską, która jest naczelniczką wydziału w Biurze Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Gospodarki Odpadami. Pani Agnieszko, dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Bardzo się cieszę Pani Agnieszko, że możemy dzisiaj Panią gościć. No właśnie, mieliśmy tutaj już przedstawicieli Wołomina, mniejszej miejscowości, natomiast z perspektywy Warszawy, dużego podmiotu, to wyzwanie jest na pewno zupełnie inne. Proszę powiedzieć Pani Agnieszko, z Państwa perspektywy, jak Państwo widzicie rolę konsumenta, mieszkańca w tym systemie gospodarowania odpadami? Rzeczywiście samo ujęcie, które Państwo proponujecie, mieszkaniec jako konsument, jest dla nas ważne i tak naprawdę w codziennej pracy, bo przede wszystkim oczywiście trafiamy z edukacją, z promocją w hierarchii sposobów postępowania z odpadami do mieszkańca jako wytwórcy odpadów, ale to ujęcie konsumenckie jest niezwykle ważne, po prostu docieramy przede wszystkim z informacją, jak zapobiegać powstawaniu odpadów, a to już dzieje się przecież w momencie wybierania określonych produktów zapakowanych w opakowania i pojawia się wtedy być może u nas konsumentów pytanie, tak, czy wybrać jakiś napój w szkle, czy w plastiku, czy w opakowaniu wielomateriałowym, czy wybiorę gąbkę naturalną, czy z poliestru i tak dalej, więc to pytanie jest kluczowe. Skala systemu, zarówno odbioru, jak i zagospodarowania odpadów komunalnych w Warszawie jest przeogromna. To jest taki operacja jak w całym województwie łódzkim lub w innych dość dużych ośrodkach skupisk ludności. Wiemy, ile jest mieszkańców oficjalnie, natomiast no, tam 1 800 000 warszawiaków, natomiast to domyślamy się, że jest ich o wiele więcej, tych osób przebywających codziennie w Warszawie, ponad 2 miliony na pewno, więc jest to kluczowe, żeby walczyć, żeby tych odpadów było mniej. Już oczywiście jest ślad środowiskowy i wszystkie ekologiczne trendy, ale też po prostu koszty systemu, mówiąc wprost. Nawet biorąc dane Urzędu Statystycznego, możemy prześledzić, czy na przykład jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, bo takie dane mamy, że jeden mieszkaniec w 2018 roku wytwarzał 293 kg tych odpadów średnio. Później mamy 2019 rok i spadła ta ilość wytwarzanych odpadów do 281 kg. No a teraz niedawno opublikowany raport, że w 2020 roku to już jest 304 kg. I rośnie, czyli ten konsumpcjonizm już tutaj nam się robi jak u zachodnich kolegów, którzy oczywiście systemy gospodarki odpadami mają rozwinięte, na przykład biuro takie jak moje powstało w 1984 roku u Norwegów, a u nas w 2013 roku. Więc wiadomo, że jesteśmy na początku drogi, ale jest niesamowita energia tutaj w warszawiakach. My organizujemy jakiś upcycling, jakieś różne przeróżne spotkania, akcje i zresztą po prostu jest ogromny potencjał. Więc miasto jak najbardziej jest nowoczesne pod tym kątem i mimo iż jakby ta liczba tych zmieszanych odpadów rośnie, ale segregowanych też rośnie. I to
w ujęciu naprawdę sporym, także nie jest źle. Jest potencjał do działania. Też na konferencji tutaj wcześniej mieliśmy prezentację wyników badań, gdzie widać, że mieszkańcy, konsumenci są otwarci na takie modele, tylko właśnie trzeba im je zaprezentować, więc myślę, że tak. I dać tak. możliwość, żeby to w miarę łatwo było osiągalne, prawda? Też taki projekt jak Współdzielnik, który jestem absolutnie zafascynowana tą nową inicjatywą, która jakby przychodzi do mieszkańca w miejscu, gdzie on te zakupy robi, czyli znowu też nie muszę wykonywać dodatkowego wysiłku, tylko jestem na zakupach i mogę przy okazji pewne rzeczy zrobić. A proszę powiedzieć Pani Agnieszko, jak Państwo oceniacie taką perspektywę właśnie współpracy z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, bo wiadomo, że jest tak, że Państwo jako urząd tworzycie pewne, odpowiadacie za zorganizowanie pewnego systemu, ale też potrzebujecie innych interesariuszy do tej współpracy. Jak by Pani to oceniła z perspektywy? Absolutnie. Zaczęliśmy nawet w zeszłym miesiącu od badań fokusowych mieszkańcom. Zadaliśmy pytania oprócz tych właśnie o system, jaką metodę przyjąć, jak, czy usegregują, czy umieją, czy nie. Zadaliśmy ważne pytania, czy w ogóle korzystaliby na przykład z punktów napraw w PSZOK-ach, gdybyśmy takowe zorganizowali. I jest na przykład wśród młodych osób niechęć, wśród starszych bardzo chętnie, ale no każdy chciałby mieć to blisko swojego miejsca zamieszkania, a często gminy Warszawa nawet nie ma takich możliwości, nie ma takich terenów, więc konieczna jest współpraca. My o to zabiegamy i jest konieczna współpraca właśnie z branżą, ogólnie rzecz mówiąc, nawet teraz bardzo rozwijamy z uczelniami różne, przeróżne fajne inicjatywy i NGO-sy bez tego byśmy nie dali rady. Także tu jest ogromny potencjał i dopiero raczkujemy jako biuro. Super, ale też no, bardzo się cieszę, że mamy Państwa w koalicji, bo wydaje mi się, że właśnie ta przestrzeń koalicji i też ten nowy program inkubatorów, czyli tych lokalnych centrów 3R, które rozpoczynamy, to jest też fajna perspektywa, żeby dzielić się tymi doświadczeniami i tworzyć i też myślę, że tworzyć nowe przestrzenie, nowe rozwiązania. Myślę, że też no, zupełnie oczywiste jest dla wszystkich, że ta skala, o której Pani wspomniała na początku, dużego miasta, a mniejszej miejscowości jest zupełnie inna i jednak ten system do zorganizowania to też jest duży temat. A proszę powiedzieć, Pani Agnieszko, jeszcze chciałam podpytać o biznes. Jakby Państwo tutaj oceniacie, czy pojawiają się firmy, pojawiają się jakieś zapytania takie do miasta, gdzie przychodzą firmy i mówią, słuchajcie, mamy pomysł, chcielibyśmy coś zrobić, czy jesteście chętni do współpracy? Czy takie propozycje się pojawiają? Zdarzają się i korzystamy, ale to są przy akcjach takich edukacyjnych, mniejszych. Wiadomo, jako organizator systemu po prostu współpracujemy z firmami, które wygrały przetarg na odbiory, tak, więc to jest kluczowe zadanie. Natomiast no, to jest po prostu przyszłość, tak? Czekamy na mistyczne, rozszerzoną odpowiedzialność producencką i liczymy, że to się zmieni, że po prostu ta praca będzie intensywniejsza, wspólna. Bo naprawdę bez tego tych poziomów, które są dyrektywami określone, nie osiągniemy. Będzie ciężko osiągnąć, tak. No to jest to, o czym też tutaj się to przejawiało podczas naszej konferencji, że tak naprawdę skupienie się tylko na recyklingu bez dobrego umocowania ustawowego i też pójścia w górę tej piramidy, czyli unikania ponownego użycia, to te poziomy będzie bardzo trudno zrealizować, bo to, co Pani wspomniała, tych odpadów będzie za dużo, a ten system tak, a nie inaczej zorganizowany po prostu jest niewydolny i on też jest niewydolny, sobie trzeba powiedzieć, w wielu innych krajach, bo o tym, że recykling to nie jest jakby w 100% rozwiązanie na gospodarowanie odpadów, to wszyscy od lat wiemy, tylko po prostu dotychczas być może za mało wagi do tego przywiązywaliśmy i szukając tych rozwiązań się jednak skupialiśmy na rozwiązaniach dla recyklingu, a nie myśleliśmy o tym, co zrobić, żeby nie musieć recyklingować, czyli żeby uniknąć albo ponownie użyć. I wydaje mi się, że tutaj to myślenie takie szersze to jest coś bardzo, 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 bardzo ciekawego. Pani Agnieszko, i już kończąc tą naszą krótką dyskusję, chciałabym zapytać, jak Pani myśli w perspektywie takiego czasu, kiedy my możemy się spodziewać w Warszawie czy w innych dużych miastach, bo to wydaje mi się, że można szerzej spojrzeć, mówiąc o takich projektach właśnie jak lokalne centra 3R, kiedy możemy się spodziewać pewnej zmiany wśród mieszkańców? Mieszkańcy bardzo chętnie korzystają i tych punktów jest dużo organizowanych przez urzędy dzielnic. My jako biuro mamy ambicje po prostu, żeby to był centralny miejski punkt lub w każdej dzielnicy mieć takie centra reuse, ponownego użycia i repair. Także to są nasze ogromne marzenia, niestety to nie jest takie proste.
gdyż równocześnie jest taki pokutujący trend, że nikt nie chce blisko swojego miejsca zamieszkania mieć przy oku. Także myślę, że zaczniemy od tłumaczenia, jakie mamy zamierzenia, tak żeby po prostu każdy chciał mieć taki super, ultra nowoczesny punkt, miejsce edukacyjne i takiego właśnie, że mogę sobie blisko. No bo wszyscy mówią, że chcą blisko, ale nie koło mnie, żeby to... Ale nie koło mnie. Się obawiam tego, prawda? Więc tak. Więc tak rozumiem, jest. Cel Warszawy jest taki, żeby każda dzielnica miała takie swoje miejsce, które takie funkcje będzie pełniło, więc trzymamy kciuki. Jako koalicja oferujemy swoje doświadczenia, swoją wiedzę, też tworząc ten inkubator, tutaj na pewno myślę, że wiele ciekawych inspiracji się pojawi, także bardzo chętnie tutaj wesprzemy swoją wiedzą i mam nadzieję, że ten cel najbliższych 2-3 lat uda nam się zrealizować. Pani Agnieszko, bardzo miło Panią było gościć, bardzo dziękuję za tą obecność. Pani Agnieszka Radziłowska, naczelniczka Wydziału w Biurze Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w Biurze Gospodarki Odpadami. Dziękujemy bardzo za wizytę i uczestnictwo w naszej konferencji. Szanowni Państwo, zostajemy przy wątku konsumenta i teraz przejdziemy do drugiego bardzo ważnego, oprócz edukacji i tego tygodnia 3E, czyli zachęcania do unikania, drugiego ważnego wątku i filaru działań koalicji, czyli etykiety. O tym wspomniałam na początku. Etykieta to jest flagowy program koalicji. Stworzyliśmy pierwsze międzysektorowe oznakowanie, które ma ułatwić konsumentowi segregację odpadów opakowaniowych i ten program już działa. Nasz partner Carrefour przeprowadził wdrożenie pilotażowe, a w tej chwili przygotowujemy się do wdrożenia na szerszą skalę. I z ogromną przyjemnością witam panią Barbarę Kowalską, dyrektora do spraw jakości i zrównoważonego rozwoju Carrefour Polska. Basiu, bardzo miło mi cię ponownie gościć na naszej konferencji. Bardzo się cieszę, że mieliście możliwość przetestowania tego naszego systemu, a w tej chwili wspólnie już przygotowujemy się do wdrożenia na większą skalę. Opowiedz nam proszę, nam wszystkim uczestnikom tego dzisiejszego spotkania, co już udało się zrobić i jakie są Wasze dalsze plany w związku ze znakowaniem. Super. Witam Państwa gorąco. Dziękuję Małgosiu za zaproszenie. Także postaram się króciutko powiedzieć o znakowaniu, o 5 frakcji, o naszych produktach. Posłużę się krótką prezentacją. Także będzie to kilka słów na temat tego, jak podchodzimy do całej tematyki opakowań i postaram się pokazać Państwu kilka przykładów takich bardzo praktycznych, jeśli chodzi o znakowanie produktów 5 frakcjami. Także będę prosiła o kolejny slajd, bo nie jestem władna. O, dziękuję bardzo. Także w różnych płaszczyznach dużo mówimy, jeżeli chodzi o nas, o Carrefour, o naszych strategiach i o takiej strategii, którą komunikujemy szeroko i ona nazywa się transformacją żywieniową, ale gdzieś tam w niej ukryta też jest nasza strategia, która dotyczy opakowań i tego wszystkiego, co robimy w naszych sklepach, na naszych produktach. Z naszymi dostawcami pod kątem no też 3R, także kwestia wymiany opakowań, redukcji, optymalizacji opakowań, to się wszystko dzieje. Mamy konkretne rzeczy też związane z tym, co dzisiaj było poruszane, jeśli chodzi o udostępnienie możliwości klientom, aby przyszli z własnym opakowaniem, bawełniane torby, wychodzenie z rywek. Także zapraszamy do naszych sklepów, aby śledzić wszystkie nasze dobre praktyki. A ja dzisiaj chciałabym skupić się właśnie tylko na tym, co jest związane z naszą współpracą z 5 frakcjami i w temacie partnerstwa, które prowadzimy z koalicją 5 frakcji, po to, aby odpowiedzieć właśnie na oczekiwania naszych klientów. Nasi klienci to 5 milionów tygodniowo osób, które robią zakupy w naszych sklepach i te działania, które podejmujemy, aby ułatwić klientom to, co się dzieje już po zakupie produktów, to, co się dzieje w ich domostwach, czyli jak segregować później odpady. Jeżeli chodzi na, poproszę o następny slajd, jeżeli chodzi o Carrefour, podjęliśmy w 2018 już roku decyzję o przystąpieniu do koalicji, jesteśmy partnerem, robimy szereg działań, które są wspólnie podejmowane i razem też z koalicją robiliśmy szereg i ankiet i testów ukierunkowanych właśnie na to, jak pomóc naszym klientom,
w segregowaniu odpadów na poziomie ich domostw. Na poziomie ankiet, które były przeprowadzone i wszystkich danych, widzieliśmy, że jest to problem bardzo istotny, więc stwierdziliśmy, że będziemy starali się na poziomie naszych punktów sprzedażowych, naszych środków komunikacji, wspierać naszych klientów w segregacji odpadów. I poproszę też o następny slajdzik. Podjęliśmy decyzję, aby rozpocząć pierwszy etap takiej komunikacji i znakowania 5 frakcjami naszych produktów, najpierw za pomocą naszego sklepu internetowego. Na dzień dzisiejszy już ikony 5 frakcji są obecne w przestrzeni e-commerce'u. Nasi klienci już mają na dzień dzisiejszy pierwsze takie informacje związane z tym, jak czytać te ikony. I na chwilę obecną wystartowaliśmy z pierwszymi produktami. Jest ich 20, ale to dla nas takie pierwsze koty za płoty, aby zobaczyć też, jak to się procesuje, jak to wygląda. Decyzja, jeżeli chodzi o naszą oznakowanie, dotyczy naszych marek własnych. Tych marek jest sporo, tak samo dla produktów spożywczych, jak i niespożywczych. W sklepie internetowym systematycznie będziemy wprowadzać dodatkowe właśnie oznakowania 5 frakcjami dla naszych marek własnych. Także możecie Państwo już na dzień dzisiejszy zajrzeć do sklepu i pierwsze produkty już posiadamy. Tak samo pierwsze bazowe informacje, jeśli chodzi o kwestie, jak czytać etykiety, o tym też dzisiaj mówiliśmy, także tego typu takie bardzo proste schematy też znajdują się na naszych stronach, jak dany logotyp odczytywać w kolorze, w opisie, w kształcie i tak dalej. I przejdę, może teraz powiem Państwu kilka słów na temat takiego procesu, jak działamy. Więc nasze działanie jest we współpracy z Koalicją 5 Frakcji, ze współpracy z ekspertami, którzy mają wszelką wiedzę na temat tego, jak dany logotyp przypisać do surowców, które są zawarte w opakowaniu. Także nadanie, wyrzucenie do odpowiedniego kosza na śmieci danego opakowania to jest jedna kwestia, ale później zastanowienie się, jak go oznakować na podstawie tego, co jest elementem składowych tych opakowań, to jest druga rzecz i tutaj bardzo dużo liczymy na to, co się już zadziało na przykładzie tych testów, na współpracę właśnie z ekspertami z Koalicji 5 Frakcji, tutaj z eksperci Rekopolna bardzo dużo nam pomagają i z nimi będziemy głównie procesować, jeżeli chodzi o taką pomoc merytoryczną. Proces tak w zarysie szybciutko wygląda w ten sposób, że mając już szereg danych na dzień dzisiejszy w naszych markach własnych od naszych dostawców, kierujemy uzupełnione dane do ekspertów z Koalicji 5 Frakcji, aby mogli wypowiedzieć się na ten temat, jak te opakowania zostały skonstruowane. Jeżeli mamy jakieś braki od dostawców i trzeba je uzupełnić, a tak się dzieje, ponieważ ten proces jest tak głębszy niż te dane, które możemy posiadać na chwilę obecną, wymagamy tych dokumentów powtórnie, tak aby mieć wszystkie informacje i móc zdecydować, który z logotypów będzie używany w przestrzeni medialnej i później to jest komunikowane. Potem teraz kilka przykładów takich praktycznych, jak to już wygląda. Także macie Państwo tutaj przykład jednego z produktów, który już jest oznakowany na naszych stronach. Są to śliwki suszone marki Tak Świeżości. Produkt wygląda w miarę prosto, że tak powiem, na zdjęciu. No, nie zawsze klient wie, co dalej zrobić z opakowaniem. Tutaj, jeżeli chodzi o ten produkt, jest to proste opakowanie, jednoskładnikowe, jednomateriałowe. Nadruk, który jest wykonany, jest nadrukiem, który jest przezroczystym, dwumateriałowość, dwie różne folii są jednak z jednego, dwie warstwy folii to jednak jeden materiał. I nasi eksperci z Rekopolu klasyfikują taki produkt do kosza w kolorze żółtym, z taką adnotacją, informacją też dla konsumenta, że torebkę trzeba opróżnić i do tego żółtego kosza przeznaczonego na plastik wyrzucić.
Kolejny przykład, gdzie już mamy wieloskładnikowe, wieloelementowe może opakowanie, ale jeden rodzaj materiału, polipropylen. Także też kolorystyka, grubości mogą mylić naszego klienta. I też informacja, że całość, wszystkie elementy związane z tym opakowaniem, to jest również kosz żółty związany z plastikiem, z opakowaniem sztucznym. Kolejny przykład to jest ser pleśniowy, który ma już dwa rodzaje materiału. Tu będzie użyta i tektura, i owijka aluminiowa z informacją, w jaki sposób traktować jedno i drugie opakowanie. Tu już trzeba je rozdzielić, posegregować i odpowiednio wyrzucić do odpowiednich koszy przy swoim domostwie. I chyba jeszcze mam jeden ostatni, taki trudniejszy przypadek, nad którym pracujemy, ponieważ do końca później ten produkt, to opakowanie nie jest dla nas jeszcze idealne, jeśli chodzi o przydatność do dalszego recyklingu, ale wiemy, że pomimo tego, że tam jest, są produkty, elementy, które nadają się do recyklingu, to jednak łosoś, tłusty składnik, zatłuszczenie tego opakowania klasyfikuje całość opakowania do opakowań zmieszanych. I tyle z takich przykładów, które miałam dla Państwa. Na dzień dzisiejszy kontynuujemy naszą pracę. Chcielibyśmy te produkty, które klasyfikujemy, że mają różne rodzaje opakowań i szklane, i te na bardziej złożone, będziemy je właśnie we współpracy tutaj z ekspertami w ramach Koalicji Pięciu Frakcji analizować i coraz więcej tych opakowań będzie trafiało do przestrzeni e-commerce'u i mamy nadzieję, że po przeanalizowaniu optymalizacji produktów, po też prawodawstwie, które gdzieś tam powinno się jeszcze zadziałać w przyszłości, będziemy mogli te oznakowania też podawać w innej przestrzeni niż e-commerce'owej. Dziękuję bardzo. Super, bardzo, bardzo, bardzo Basiu dziękuję nie tylko za tą prezentację, ale też niezmiennie za Waszą właśnie chęć przetestowania tego naszego rozwiązania, bo dziś ono już funkcjonuje, wiemy jak to działa, ale też dwa lata temu, kiedy o tym mówiliśmy i to tworzyliśmy, to nie było takie oczywiste, także bardzo dziękuję za to zaufanie i tą chęć wypróbowania właśnie czegoś zupełnie nowego, co jakby już dziś widzimy i to jest myślę, że bardzo dobra wiadomość, mamy kolejnych producentów, którzy bardzo chcieliby z tego rozwiązania skorzystać, więc mamy nadzieję, że za chwileczkę to rozwiązanie też w szerszym zakresie zacznie funkcjonować na rynku i też to, o czym mówiłam na początku, planujemy w przyszłym roku taką wspólną ze wszystkimi partnerami, którzy wprowadzają to oznakowanie, kampanię edukacyjną. Też jak Państwo zwróciliście uwagę, w tym naszym systemie bardzo ważna jest ta jakość przydzielania tego tych etykiet, tych kolejnych znaków i tutaj faktycznie eksperci patrzą na to, co to jest za opakowanie, jaki to jest element opakowania i co z nim dalej zrobić i to też wydaje nam się, że jakby długoterminowo może bardzo pozytywnie wpłynąć na zmianę rynkową, także bardzo się cieszę z tej współpracy, chociaż przed nami teraz za chwileczkę właściwie startujemy z tym dużym zadaniem, czyli oznakowanie około 2000 produktów i mamy to zrobić w ciągu roku. Mamy plan, jak to zrobić, natomiast no nie ukrywamy, że to będzie pewnie ogromne wyzwanie, bo ta różnorodność tych opakowań jest przeogromna. I też tak jak wspominałaś, czasami trzeba sięgać głębiej do tej wiedzy, do dostawców, do producentów opakowań, żeby sprawdzić, co w tym jest. I to też jest taka, myślę, że ważna rzecz, to się pojawiało podczas naszej konferencji, stąd ten tydzień 3R też ma zwrócić uwagę na to właśnie nam, firmom, co pakujemy, czy to opakowanie można uprościć. To jest, no dzisiaj w tej Waszej prezentacji pojawiło się to znakowanie, bo taki był nasz temat, ale też może dodam, Carrefour Polska jest bardzo aktywnym członkiem Polskiego Paktu Plastikowego i tam pracujemy też nad innymi rozwiązaniami związanymi ze zmianą tych opakowań, czy rezygnacją z opakowań na opakowania własne, czy uproszczenie tych opakowań, jeżeli one są złożone z kilku elementów, więc to jest bardzo strategiczny proces i te etykiety też bym chciała na to zwrócić uwagę, to jest jeden z elementów i tak kompleksowo i tak całościowo trzeba o tym myśleć. Także bardzo dziękuję Basiu za tą prezentację. Ja dziękuję bardzo. Głosy. I szanowni Państwo, przechodzimy do ostatniej prezentacji w tym bloku. Oznakowanie pod kątem recyklingu to jest jeden z wymiarów. Pewnie każdy z nas, będąc konsumentem, widzi na opakowaniach gro różnych znaków i stąd bardzo się cieszę, że będziemy mieć prezentację ekspertów. Pani Magdalena Biernat-Kopczyńska opowie nam krótki taki przegląd przez znaki na opakowaniach nam zrobi. Magda, oddaję Ci głos. Powiedz, na które z tych opakowań i w jaki sposób powinniśmy zwracać uwagę?
Dziękuję Ci bardzo, Małgosiu. Tak, już mam głos. Mam nadzieję, że słyszymy się dobrze. Ja tutaj nie będę wyprzedzać żadnych kwestii prezentacyjnych, także już od razu zaczynam, bo wiem, że 10 minut, ty minutkę wcześniej wchodzisz. Także zaczynam. Dzień dobry jeszcze raz, Szanowni Państwo. Bardzo miło jest mi gościć na wydarzeniu. Tak jak zapowiedziała mnie Małgorzata Gryszta, nazywam się Magda Biernat-Kopczyńska i dzisiaj będę miała właśnie przyjemność omówienia kwestii dotyczących oznakowania. Podczas dzisiejszej prezentacji, ponieważ temat oznakowań, jakie znajdują się na opakowaniach, jest bardzo, bardzo szeroki, dlatego zawężam tą swoją prezentację i omówię oznakowania, jakie znajdują się na opakowaniach w zakresie środowiska. Gdyby pojawiły się jakiekolwiek dodatkowe pytania, to bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu mailowego m.biernat@rekopol.pl. Zatem zaczynamy, poproszę o kolejny slajd. A jeszcze wcześniej, bo jest slajd jeszcze rekopolowy, to jest slajd numer 3, jeszcze slajd numer 2, tak jest, reprezentuje firmę Rekopol, jest to organizacja odzysku opakowań, która realizuje w imieniu przedsiębiorców ustawowy obowiązek osiągania niezbędnych poziomów recyklingu i odzysku opakowań wprowadzanych na rynek. Współpracujemy z rzeszą firm zbierających odpady, z recyklerami, prowadzimy również publiczne kampanie edukacyjne. Naszych akcjonariuszy widzicie Państwo tutaj po prawej stronie na slajdzie, w tym kole. Na chwilę obecną mamy ponad 2,5 tysiąca klientów. To już zapraszam do merytorycznej części, poproszę o kolejny slajd. I teraz tak, Szanowni Państwo, mówimy cały czas o opakowaniach, ale czym tak naprawdę to opakowanie jest? No i tak, opakowanie jest to wyrób przeznaczony do przechowywania, dostarczania, prezentacji, ochrony czy przewozu produktu. W polskim systemie rozróżniamy następujące rodzaje opakowań. Jest to opakowanie jednostkowe, zbiorcze oraz transportowe. Oczywiście, żeby opakowanie znalazło się w odpowiednim strumieniu, zależy to od zachowania konsumenta, o którym tutaj dzisiaj poświęcamy mu uwagę, a zachowanie konsumenta właśnie od między innymi umieszczanych na znaków na opakowaniu, które powinny zdecydowanie wspomagać selektywną zbiórkę danego materiału. Obok tutaj definicji, czym jest opakowanie, widzicie Państwo różne rodzaje innych opakowań. Poproszę o kolejny slajd. Opakowanie, które zostało wprowadzone do obrotu, musi spełniać szereg wymagań środowiskowych i te wymagania dotyczą między innymi kwestii związanych z wytwarzaniem opakowań w taki sposób, by nie zawierały w sobie szkodliwych substancji. Tu chodzi o ilości stwarzające zagrożeń dla produktu, środowiska, jak i ludzkiego zdrowia czy życia. Zapewnienie, by opakowanie zostało wykonane w sposób, który umożliwi jego wielokrotne użytkowanie lub recykling, a jeśli nie, to będzie umożliwiona inna forma odzysku oraz uwzględniając oczekiwania i zdania konsumenta, należy projektować opakowania tak, by masa ich i objętość były maksymalnie ograniczone przy jednoczesnym zapewnieniu podstawowej funkcji opakowania, to jest ochrony produktu. I proszę o kolejny slajd. Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą opakowaniową możemy wyróżnić kilka wytycznych dotyczących umieszczenia oznakowań na opakowaniach i jest to, jak Państwo widzicie, umieszczenie oznakowań na opakowaniu jest dobrowolne, ale zawsze tutaj zaznaczamy i podkreślamy, że jest to bardzo dobra praktyka, szczególnie z punktu widzenia recyklera, jeżeli chodzi o tworzywa sztuczne. Oznakowanie powinno być wyraźne, widoczne, czytelne i trwałe nawet po otwarciu opakowania. Powinno być ono również umieszczone bezpośrednio na opakowaniu lub poprzez naklejenie na nim takiej etykiety, która sama w sobie nie stanowi przeszkody, ale jeżeli rozmiar opakowania nie pozwoli na umieszczenie oznakowania, do produktu, do opakowania należy dołączyć ulotkę informacyjną. Opakowanie wskazuje na rodzaj materiału, z którego opakowanie zostało wykonane w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, na możliwość ich wielokrotnego użytkowania oraz wskazuje przydatność opakowania do recyklingu w przypadku opakowań, które się do niego nadają. Natomiast umieszczenie konkretnych dodatkowych i dobrowolnych znaków oznakowań jest to kwestia indywidualna, którą się reguluje z właścicielem produktu i ewentualnie należy tutaj też pamiętać o umowie licencyjnej. Poproszę o kolejny slajd. Rozporządzenie ministra środowiska w sprawie wzorów oznakowania opakowań określa nam wzory oznakowania opakowań, które wskazują na rodzaje materiałów. Są tutaj takie materiały jak tworzywa sztuczne, szkło, papier, tektura, stal, aluminium, drewno, w tym korek, bawełna i juta i opakowania wielomateriałowe, z których to opakowanie zostało właśnie wykonane.
Na opakowaniu używamy jeden z wzorów, który znajduje się w rozporządzeniu. Tutaj akurat na slajdzie widzicie Państwo wzory oznakowania wykonanego z tworzyw sztucznych, ale tak jak powiedziałam, odpowiednio do każdego z pozostałych materiałów stosuje się wzory. Poproszę o kolejny slajd. Dziękuję. Również w dalszej treści tego rozporządzenia możemy znaleźć dwa kolejne wzory, oznakowań, które możemy używać. Z załącznika 8 jest to oznakowanie wskazujące na możliwość wielokrotnego użycia opakowania oraz załącznik numer 9 to oznakowanie, które wskazuje na przydatność opakowania do recyklingu. Ten znak Państwo znacie jakby chociażby z butelek na piwie, jak się znajduje. Butelek od piwa, tak, znak zlokalizowany. Poproszę o kolejny slajd. Oznakowania dotyczące środowiska możliwe do umieszczania na opakowaniu znajdują się również w normie EN ISO 14021-2016 Environmental Labels and Declarations, Self-Declared Environmental Claims. Norma ta ma status normy polskiej. W tej normie znajduje się wzór znaku Mobius lub, który jest graficzną deklaracją producenta, że spełnia on wymagania w zakresie możliwości wykorzystania materiału do procesu recyklingu. Jak Państwo widzicie, istnieją dwa różne warianty tego znaku. Wariant ten czarny z procentową ilością, z procentową liczbą w środku wskazuje, jaki procent zawartości w opakowaniu, procent zawiera surowiec wtórny. I poproszę kolejny slajd. Tak, i najobszerniejszą grupą, której tutaj istnieje podczas tej prezentacji, chciałabym tylko zaznaczyć, jest grupa zastrzeżonych znaków towarowych. Użytkowanie ich jest uzależnione od posiadania umowy licencyjnej z właścicielem. Znaki te służą identyfikacji produktów lub usług z zakresu konkretnego przedsiębiorcy. Obecność tego znaku na swoim opakowaniu pozwala rozróżnić oferowane produkty między innymi przedsiębiorcami, co daje oczywiście podstawę do budowania wizerunku czy też podnoszenia reputacji marki. Tutaj przykładowe znaki, zielony punkt używany na opakowaniach towarów, opłaty licencyjne wspierają budowę systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Podmiot, który udziela licencji to Recopol, a właścicielem jest Der Grüne Punkt Duales System Deutschland. I drugi znak towarowy przykładowy to OK Kompost, który istnieje w dwóch wariantach. Odpowiednio jest oznakowanie stosowane dla warunków przydomowych oraz warunków przemysłowych. Posiadanie jednego certyfikatu nie oznacza jednocześnie, że jesteśmy właścicielem certyfikatu w drugiej kategorii. Logo bez numeru certyfikatu jest również nieważne, a właścicielem znaku jest TUW Austria. I poproszę o kolejny slajd. I szanowni Państwo, dwa kolejne króciutkie slajdy dotyczą wizji nadchodzących zmian. Na slajdzie widzimy perspektywę unijną, chodzi tutaj oczywiście o dyrektywę SUP. Tylko dla tych czterech grup produktów, które tu Państwo widzicie, czyli podpaski, tampony, aplikatory, chusteczki, nawilżane wyroby tytoniowe, kubki na napoje inne niż z EPS, przewiduje się wprowadzenie obowiązkowego oznakowania, których piktogramy są załączone na dole slajdu, te cztery piktogramy. Prace nad krajową ustawą, nad wdrożeniem, implementacją dyrektywy wciąż trwają. Ministerstwo natomiast w swojej interpretacji, którą zamieściłam tutaj dla Państwa pod tym linkiem po prawej stronie, wskazuje, że obowiązki wynikające z przedmiotowej dyrektywy transponowane przepisami projektu ustawy zaczną obowiązywać dopiero z chwilą wejścia w życie samej ustawy. Natomiast my jako Recopol obserwujemy, że przedsiębiorcy szykują się na wprowadzenie tych oznakowań i sami zachęcamy, aby nie czekać z ostatniego momentu, tylko już powoli się na to przygotowywać. Poproszę o kolejny slajd. I perspektywa krajowa. Drodzy Państwo, w projekcie z dnia 2 sierpnia 2021 roku o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz innych ustaw, jest to projekt numer UC81, planowane jest nałożenie na przedsiębiorcę wprowadzającego produkty w opakowaniach obowiązku umieszczania na opakowaniach oznakowania wskazującego na sposób selektywnego zbierania odpadów powstałych z tych opakowań według frakcji odpadów. W zielonej ramce widzicie Państwo link, który zamieszczony jest dla Was. Daje on możliwość samodzielnego monitorowania postępu projektu w drodze legislacyjnej. Poproszę o kolejny slajd. Szanowni Państwo, ponieważ zbliżamy się, już zbieramy do końca,
słowem slajd, który pozwala nam na podsumowanie, po co tak naprawdę jest poruszany temat oznakowania. Tutaj właśnie możecie Państwo zobaczyć różnicę w jakości surowca zbieranego selektywnie i nie, na przykładzie butelki PET. I proszę zobaczyć, surowiec niezbierany selektywnie stanowi niską jakość, niską cenę, a co za tym idzie niskiej jakości i zły po prostu produkt. Surowiec ten w nieselektywnej zbiórce nam też po prostu ginie. A pamiętajmy, tak jak obawiali też również moi przedmówcy, że naszym wspólnym celem jest gospodarka o obiegu zamkniętym. I dziękuję za ten ostatni slajd, bo mam nadzieję, że ta krótka prezentacja moja uporządkowała Państwu choć w takim podstawowym zakresie informacje dotyczące oznakowania w zakresie środowiska, jakie umieszczamy na opakowaniu. Jesteśmy otwarci do współpracy. Jeżeli pojawią się pytania, bardzo proszę pisać, pytać, my tutaj chętnie odpowiadamy. I jeszcze tutaj po lewej stronie w ramce widzicie Państwo stronę tytułową przewodnika opakowania, jak projektować, żeby recyklingować. Rekopol jest jego współautorem. Ten przewodnik jest bezpłatny, możecie go Państwo otrzymać, jeżeli podeślecie mi maila, skontaktujecie się Państwo ze mną. Także no cóż, bardzo Ci dziękuję, Małgosiu, za możliwość wystąpienia. Gratuluję wspaniałej kadry mówców i przedmówców. No i cóż, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję i zapraszam do kontaktu. Bardzo, Magda, dziękujemy. Temat znaków to przeogromny temat. My też z Rekopolem przymierzamy się do jakiejś większej publikacji na ten temat, bo to można by zgłębiać. Magda, tak jak wspomniała, to był taki szybki przegląd tej podstawowej grupy znaków. Tak, Magda, jest. Bardzo dziękuję za to uporządkowanie. Dziękuję serdecznie. Ciągle nowe. Szanowni Państwo, skończyliśmy kolejną, trzecią część naszej konferencji o konsumencie i mam nadzieję, że to wydarzenie w takim bardzo ekspresowym tempie i w przybliżeniu pokazało Państwu, dlaczego i czym chcemy się zajmować. Jako Koalicja Pięciu Frakcji zainicjowaliśmy dzisiejszą konferencją Tydzień Trzero, o którym zaraz opowiemy Państwu więcej. To jest nasza nowa strategia, gdzie widzimy te funkcjonujące systemy, ekosystemy, one nie w pełni są w stanie tak naprawdę poradzić sobie z recyklingiem odpadów i dlatego musimy iść w górę tej hierarchii postępowania z odpadami i tych odpadów zacząć unikać albo ponownie używać. Do tego będą zachęcały lokalne centra 3R, których inkubator dzisiaj otworzyliśmy. A teraz jeszcze na sam koniec, parę minut, chciałabym wspólnie z Anetą Stawicką z Rekopol Organizacji Odzysku. Jak Państwo widzicie, Rekopol to nie było tylko puste słowo, to jest nasz bardzo aktywny i zaangażowany partner. Aneta, dzień dobry, witam Cię bardzo. Dzień dobry, witam Państwa, cześć Małgosia. Anetą i jej zespołem mieliśmy przyjemność przygotowywać różne aktywności tego tygodnia dla Państwa. Ten tydzień, ta nasza dzisiejsza konferencja otwiera ten tydzień. Aneta, opowiedz, co się będzie działo w perspektywie najbliższego tygodnia. Okej. Drodzy Państwo, tak jak Małgosia już powiedziała, tydzień 3R ma na celu zainicjowanie działań, które będą związane z inkubatorami, ale też jakby zwrócenie uwagi na te wszystkie zasady, które są bardzo ważne, czyli na unikaniu, na redukcji, no i ostatecznie na recyklingu, bo na tym chcielibyśmy zakończyć jakby całą hierarchię postępowania z odpadami. Oczywiście wiemy, że to jest niemożliwe. I chcemy zwrócić właśnie na te trzy rzeczy uwagę, jak postępować, żeby tych odpadów wokół nas, w tym odpadów opakowaniowych było mniej. Co się będzie działo w tym tygodniu? 22-28 listopada to jest nasz cały tydzień 3R, który rozpoczęliśmy dzisiaj konferencją. Pierwsza rzecz, o której chciałam powiedzieć, to są nasi patroni, bo tutaj rzeczywiście mamy się czym pochwalić. Pierwszym naszym patronem jest Komisja Europejska w Polsce, oddział w Polsce. I tutaj uzyskaliśmy patronat. Drugim patronatem, który mamy, to jest Ministerstwo Rozwoju, które również zgłosiło akces i chęć udziału w naszym projekcie. Mamy również Związek Miast Polskich i Związek Gmin Wiejskich. Te dwa ostatnie patronaty są dla nas ważne z tego powodu, że bardzo dużą komunikację kierujemy właśnie do miast, do gmin, które chcemy włączyć w nasz projekt. Jeżeli chodzi o Komisję Europejską, zwróciliśmy się o patronat dlatego, że nasz tydzień Share realizowany jest w ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów. Stąd nasz zwrot w kierunku Komisji Europejskiej. Co się będzie działo w tym tygodniu? Wydarzeń jest bardzo wiele.
skupiliśmy się w zasadzie najbardziej na takiej stronie związanej z social mediami, ale też z komunikacją właśnie z miastami, z gminami, z przedsiębiorcami. Przede wszystkim zachęcamy Państwa do wejścia na stronę Koalicji Pięciu Frakcji, gdzie jest zakładka Tygodnia 3R i gdzie po pierwsze możecie Państwo znaleźć poradniki, które możecie wykorzystać w tym tygodniu, inicjując i promując różnego rodzaju działania i zadania. Tam znajdziecie Państwo zarówno poradnik dla gmin, dla przedsiębiorców, dla NGO-sów, ale również dla biur i dla konsumentów, czyli tak naprawdę możecie Państwo wziąć udział w Tygodniu 3R jako firma, możecie wziąć udział również jako biuro działające w firmie, ale też jako osoba prywatna. I takie działania rzeczywiście widzimy, że się pojawiają na naszej stronie. Skąd ja wiem, że te działania się pojawiają na naszej stronie? Dlatego, że jeżeli wejdziecie Państwo na zakładkę właśnie Tygodnia 3R, znajdziecie tam Państwo mapę, gdzie możecie oznaczyć swoje działania, które będziecie podejmować w tym tygodniu, do czego bardzo, bardzo zachęcamy i zapraszamy. W tej chwili widziałam, przeliczyłam, już mamy 34 działania wdrożone, które działają, także bardzo, bardzo fajny wynik. I do tego Państwa zachęcamy. Co się będzie działo w social mediach? Przede wszystkim zapraszamy Państwa na naszego Facebooka, dlatego że przez 3 kolejne dni będziemy promować w praktyce zasadę 3R. Pierwszy dzień będzie należał, czyli jutro. We wtorek będziemy promować zasadę Reduce i tutaj naszym partnerem jest firma Take Cup, która opowie Państwu w krótkim filmiku, jak ładnie i praktycznie podejść do tej zasady. Kolejny dzień to będzie Reuse, czyli będzie Sylwia Majcher opowiadała o tym, jak do tej zasady podejść. A ostatni dzień, Paulina Podgórska, to będzie Recycle oczywiście. Zachęcamy Państwa do tego, żebyście udostępniali filmiki, żebyście je obejrzeli, bo są naprawdę ciekawe i fajne i bardzo fajne pomysły tam pojawiają się w związku z każdą zasadą. W środę, czyli drugiego dnia promowania zasad, zapraszamy również Państwa na konferencję, która jest organizowana w ramach targów opakowaniowych w Ptaków na Darzynie, gdzie Małgosia będzie również opowiadać o Tygodniu 3R i będzie o tym krótka, czy też trochę dłuższa prezentacja. Także zachęcamy Państwa również do udziału w tym wydarzeniu. W czwartek spróbujemy podsumować to, co się działo od dzisiaj do czwartku, natomiast kolejne dni przeznaczamy już tak naprawdę na bardzo fajną rzecz i tutaj zachęcamy Państwa, Państwa pociechy Państwa pracowników do udziału w konkursie, bo będziemy mieli premierę książki Śmieci, o czym dorośli ci nie mówią. To jest książka Bogusława Janiszewskiego, która już jest kolejną z serii O czym dorośli ci nie mówią, dotycząca różnych tematów. Będą bardzo fajne konkursy promowane na Facebooku Koalicji Pięciu Frakcji i zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w tych konkursach. Ja tylko może dodam, że właśnie książka ukazała się pod patronatem Koalicji Pięciu Frakcji i Rekopolu wspólnie, także bardzo Państwa zachęcamy, jest bardzo, bardzo wyczerpujący sposób, o śmieciach i odpadach pisze i myślę, że niektóre z tych informacji nawet dla nas ekspertów mogą być zaskakujące, także cieszę się, że udało nam się wypracować taką publikację. Ja dodam jeszcze z naszej strony, my jako CSR Consulting w ramach Tygodnia 3R zapraszamy Państwa przez najbliższe 3 dni pod tymi hasłami wspólnie z naszymi ambasadorami, o których Aneta opowiadała, zapraszamy Państwa na krótkie 15-minutowe spotkania przy kawie. Każdy dzień to inna kawa i inny temat, a więc jutro 23 listopada to będą transmisje online na Facebooku, także zachęcam Państwa do skorzystania. Jutro będziemy mieć relacje z współdzielnika, o którym dzisiaj Pani Anna opowiadała, także będziecie Państwo mogli na żywo to zobaczyć i troszeczkę jeszcze więcej usłyszeć. W środę z kolei będziemy mieć spotkanie w Carrefourze i będziemy mówić o zakupach bez opakowań. Dzisiaj było o znakowaniu, a w środę będziemy gościć w Carrefourze, gdzie będziemy mogli zobaczyć kosmetomat i zobaczyć, w jaki sposób można w Carrefourze kupować kosmetyki bez opakowań. I w czwartek z kolei
ostatnie spotkanie przy kawie wspólnie z Orange Polska. Zapraszamy Państwa na spotkanie pod hasłem Nie trzymaj pieniędzy w szufladzie, czyli jak dać drugie życie niepotrzebnym telefonom. Będziemy Państwa zachęcać do tego, aby oddawać telefony, bo one są przez Orange naprawiane i właśnie nadawane jest im drugie życie. Także to jest taki nasz wkład, te trzy spotkania przy kawie, trzy razy po 15 minut. Zapraszamy do zrobienia kubka dobrej kawy albo herbaty i do dołączenia na 15 minut, żeby się zainspirować. Aneta wspomniała też o przewodnikach, ja o tym też mówiłam na początku. My tak naprawdę tym tygodniem zaczynamy cały cykl działań. Chcemy Państwa zachęcić do podejmowania, planowania różnych działań i absolutnie proszę traktować to jako otwarcie. Jeżeli Państwa, czy nasze wydarzenia, czy przewodniki zainspirują Państwa do jakiejś akcji, to bardzo, bardzo zapraszamy do działań w nadchodzących miesiącach. Będzie można nam wysyłać krótkie podsumowanie, krótkie ankiety z tego, co udało się Państwu zrobić i przez najbliższe miesiące te działania można podejmować. Oczywiście zachęcamy też do zgłaszania się do inkubatora, bo to jest ten nasz nowy projekt, który mam nadzieję, że wkrótce pokaże już w praktyce, jak w różnej wielkości miejscowości działają centra, lokalne centra 3R i co można robić, aby faktycznie te zasady przybliżyć. A Aneto, bardzo Ci dziękuję za wizytę. Ja tylko chciałam jeszcze, tak? Małgosiu, dodać, że tydzień 3R trwa przez cały rok, więc zachęcamy Państwa do aktywności przez cały rok. Dokładnie. I do kontaktowania się z nami, jeżeli potrzebujecie Państwo materiałów, informacji, zarówno CSR Consulting, Koalicja, Rekopol, wszyscy tutaj stoimy przed Państwem i zapraszamy do kontaktu. Na pewno pomożemy, nie zostawimy Państwa bez opieki i bez wsparcia. Dokładnie, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję na to za współpracę przy realizacji tego ciekawego i innowacyjnego projektu, jakim jest Tydzień 3R. A teraz zapraszam Państwa na inaugurację filmików z naszymi ambasadorami, o których wspomniała Aneta. Mamy trzech ambasadorów: Take Up, zasada Reuse, pani Sylwia Majcher, zasada. Take Up, zasada Reduce, z pani Sylwia Majcher, zasada Reuse i pani Paulina Górska, zasada Recycle. Zobaczmy, co nasi ambasadorzy, jak nas zachęcają do przestrzegania tych zasad w praktyce. Cześć, z tej strony Adrian z ogólnopolskiego systemu kaucyjnego Take Cup. Świętujemy razem Europejski Tydzień Redukcji Odpadów. Żyjemy na pięknej planecie, pełnej wspaniałych i zjawiskowych miejsc. Szkoda byłoby, żebyśmy naszą ziemię, której nie dostaliśmy na własność, a jedynie pożyczyliśmy ją od przyszłych pokoleń, nieodwracalnie zniszczyli. Postępujący kryzys klimatyczny to jedno z największych wyzwań, z jakim musimy się zmierzyć. Co zatem ja, ty, każdy z nas może zrobić, żeby powstrzymać nieuniknione? Po prostu pamiętajmy o zasadzie 3 razy R. Pierwszą z nich jest niezwykle ważna i łatwa zasada Reduce, czyli z minimalizmu. Czy jest to trudne? Nie. Czy musimy się jej specjalnie uczyć? Też nie. Czy będzie to coś dla nas zupełnie nowego? Może troszkę, natomiast nie wymaga ona niczego nadzwyczajnego z naszej strony. Gdzie zatem na co dzień możemy ją stosować? Zdecydowana większość z nas robi na przykład zakupy. Poza tym, że od samego początku powinna towarzyszyć nam wielorazowa torba, to świetnie jest przygotować się do nich, planując, co i kiedy będziemy jeść. Planowanie posiłków to przede wszystkim przygotowanie listy zakupów przed wyjściem z domu. Nie wyrzucimy dzięki temu sporej ilości jedzenia do śmietnika i co najlepsze, zaoszczędzimy sporo gotówki. Lista zakupów. Pomyśl o niej, kiedy będziesz wybierać się ponownie do sklepu. Kolejnym świetnym sposobem na redukowanie, na minimalizowanie jest ograniczanie ilości odpadów po opakowaniach w gastronomii. Kupując w ulubionej restauracji obiad na wynos, poproś o zapakowanie jedzenia do przyniesionego ze sobą, na przykład boksa. A zamawiając kolejną kawę na mieście, poproś o podanie jej do własnego kubka. Często jednak zakup kawy na mieście jest zakupem spontanicznym. I co wtedy zrobić? Z pomocą przychodzi nam wielorazowy kubek Take Up za kaucję. Tylko jeden zastępuje aż do 1000 kubków jednorazowych. Wystarczy zostawić za niego kaucję, wypić kawę i oddać go w dowolnej kawiarni. Zostanie przygotowany do ponownego użycia, jak filiżanka czy szklanka, z tym, że na wynos. W ten właśnie prosty, przyjazny sposób możemy ograniczyć, zredukować
redukować ilość używanych jednorazowych kubków. Dzięki naszym wyborom ulice naszych miast będą czystsze. Realnie przyczynimy się do ochrony zasobów naturalnych potrzebnych do produkcji jednorazówek. To tylko dwa przykłady spośród setek na praktykowanie zasady reduce. Podziel się nimi z nami i swoimi bliskimi. Wspólnie możemy osiągnąć naprawdę wiele. Nie wyrzucaj, wykorzystaj. Śmieci jednego człowieka mogą być skarbem innego, albo z powodzeniem odnaleźć się w waszym domu w zupełnie nowym wydaniu. Reuse, czyli użyj ponownie. Mam dla was trzy patenty na drugie życie waszych rzeczy. Nie wiesz, co zrobić ze starą koszulką, która jest poplamiona, wypłowiała, albo już po prostu na ciebie za ciasna. Potnij na mniejsze kawałki każdy ze skrawków. Przełóż do słoika, słoik ustaw w widocznym miejscu w kuchni. Zawsze pod ręką mieć mniejsze ściereczki, ułatwiające codzienne porządki. Także stara koszulka nie do śmietnika, tylko do słoika. Słoik po musztardzie, dżemie czy majonezie niech nie wyląduje w śmietniku, a trafi do twojej szafki kuchennej. To jest najlepsze opakowanie do przechowywania sypkich produktów. Dobrze zakręcony słoik uchroni je przed atakiem moli i ułatwi także gotowanie i niemarnowanie. Kiedy otworzysz szafkę kuchenną, zawsze zobaczysz, ile i jakiego produktu masz jeszcze do wykorzystania, co musisz dopisać do listy zakupów. Kiedy rozpakowujesz paczkę, którą przyniósł ci kurier, rób to bardzo ostrożnie, bo ten karton może ci się jeszcze przydać do nadania swojej przesyłki albo pakowania prezentu dla kogoś. I to nie jest powód do wstydu, tylko kreowanie mody na drugi obieg. Użyj ponownie, to się opłaci i tobie, i środowisku. Recycle, czyli recykling, jest jedną z zasad 3R. W pierwszej kolejności warto odmawiać i minimalizować, a także wykorzystywać ponownie. Recykling jest bardzo ważnym domknięciem zasady 3R, ponieważ trudno jest żyć na 100% zero waste i w ogóle nie generować odpadów. Dlatego trzeba je segregować. Dzisiaj powinniśmy segregować na 5 frakcji, ale według badań 13% Polaków nie segreguje w ogóle, a blisko połowa w dalszym ciągu nie potrafi właściwie, poprawnie segregować. Jeden kosz na śmieci w domu to w rzeczywistości marnotrawstwo cennego zasobu. Bo czy możliwe jest powstanie nowego produktu ze szkła, jeśli to szkło jest zanieczyszczone innymi odpadami, które trafiły do odpadów zmieszanych? No nie. Dlatego segregacja jest bardzo ważna, ponieważ daje możliwość wykorzystania odpadów ponownie. Zgodnie z gospodarką o obiegu zamkniętym. Recykling to właściwie również mniej odpadów na składowiskach, czyli same plusy. To jest
właśnie nasza sprawczość i wpływ, którą ma każda i każdy z nas. Korzystajmy z niej. Szanowni Państwo, to byli ambasadorzy tegorocznego tygodnia 3R. Do tych filmów, do tych zasad będziemy wracać. Mamy przygotowane infografiki, materiały i na pewno do skorzystania z nich będziemy Państwa zachęcać. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Dzisiejsza konferencja, nowe partnerstwa, nowe działania otworzyła tydzień 3R. Flagowy, strategiczny program Koalicji Pięciu Frakcji. Koalicji, która jest współtworzona przez firmy, organizacje pozarządowe, miasta i gminy. Łącznie 51 podmiotów, które dziś łączą siły i poprzez pierwszą edycję Tygodnia 3R włączają się bardzo aktywnie w Europejski Tydzień Redukcji Odpadów. Macie Państwo dużo możliwości zaangażowania nie tylko w tym tygodniu, ale tak jak mówiłyśmy z Anetą, przez cały rok tak naprawdę możecie Państwo korzystać z naszych materiałów, zgłaszać swoje akcje. My tą mapę będziemy na bieżąco uaktualniać i promować te najlepsze polskie praktyki. Mam nadzieję, że uda nam się spowodować, aby w przyszłym roku Polska nie była na szarym końcu tej mapy aktywności pod hasłem redukcji odpadów. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Małgorzata Greszta, partner zarządzająca firmy CSR Consulting i członek zarządu Fundacji Koalicja Pięciu Frakcji. Było mi bardzo miło dzisiaj gościć Państwa. Mam nadzieję, że te parę godzin to był czas inspiracji do działania i pomysłów na to, jak możemy łączyć siły, aby tą zasadę 3R wdrożyć w praktyce. Dziękuję bardzo.